Eksperymenty sztuki, kolory. Każdy odcinek składa się z dwóch części. W pierwszej części pod tytułem Poznaj w teorii Ania Knapek opowie o historii wybranej techniki. Omawiane eksponaty będą wyświetlane po prawej stronie ekranu. W drugiej części pod tytułem Wypróbuj w praktyce Karolina Kudłacik pokaże, jak wykonać pracę omawianą techniką. Eksperymenty sztuki. Poznaj w teorii. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie z farbami. Kolorowe tubki we wszystkich odcieniach tęczy piętrzą się od podłogi aż po sam sufit. A teraz musicie uświadomić sobie jedną rzecz. Budżet pozwala Wam na kupienie jedynie 5 z nich, które wybrać. To jest decyzja strategiczna. W zależności od tego, jakie kolory wybierzecie, takie będziecie mieli możliwości kolorystyczne dla swojego dzieła. Osobiście wybrałabym 5 następujących kolorów. Żółty, niebieski, czerwony, biały i czarny. Niebieski, żółty i czerwony to kolory podstawowe. Można je mieszać ze sobą, tworzyć kolejne barwy. A biel i czerń gwarantują mi możliwość tworzenia bardzo wielu odcieni moich kolorów. Stąd dzięki właśnie tym kolorom mój obraz będzie mógł mieć jak największą paletę barw. I dlatego właśnie zdecydowałam się dzisiaj opowiedzieć Wam o sposobach pozyskiwania pigmentów do tworzenia tych 5 kolorów. Skąd wziąć kolorowy proszek, pigment, barwnik, który stworzy nam farbę. Zacznijmy od portretu Lorenza Giustinianiego, zakonnika pierwszego patriarchy Wenecji, który żył na przełomie XIV i XV wieku. Mężczyzna na portrecie został przedstawiony z lewego profilu. Widzimy go w ujęciu popiersiowym, czyli do linii ramion. Giustiniani ma pociągłą twarz z wysokim czołem, dość ostro, długim, ostro zakończonym nosem, lekko wystającym podbródkiem i mocno zarysowaną prostokątną szczęką. Jego twarz malowana jest w odcieniach beży, zieleni, takiej ziemistej i odrobiny bieli. Na głowie ma czepek, który bardzo mocno zakrywa jego włosy i przylega do twarzy. Ten czepek ma kolor granatowy. Natomiast koszula, w którą jest ubrany, ma barwę białą i do tego kołnierzyk typu stójka w odcieni głębokiego, ciemnego granatu. Mężczyzna został ukazany na czarnym tle. Widzimy więc, że obraz jest dość ciemny, jeżeli chodzi o swoją kolorystykę. Mamy tu czerń, mamy dużo granatu i trochę bieli. Skąd je wziąć? Czerń użyta na tym obrazie to czerń kostna. Jak sama nazwa wskazuje, głównym składnikiem pigmentu czerni kostnej są kości zwierzęce. Trzeba było mieć wygotowane kości, które następnie wkładano do naczynia, szczelnie je zamykano, tak aby nie dostał się do środka tlen. To naczynie stawiano na ogniu i kości ulegały zwęgleniu w atmosferze beztlenowej. No i potem wystarczyło je z tego naczynia wyjąć, rozetrzeć i jeszcze dodatkowo ususzyć i mieliśmy gotowy pigment. Warto powiedzieć, że z kości zwierzęcych można było też zrobić pigment do farby białej. Trzeba było mieć wygotowane kości zwierzęce, odtłuszczone i prażono je już z dostępem tlenu, ucierano na proszek i mieliśmy białą farbę. Jednak farba biała użyta do namalowania portretu Lorenza Giustinianiego nie jest pochodzenia zwierzęcego. Tutaj użył artysta bieli ołowiowej, najpopularniejszego źródła białego pigmentu od czasów starożytnych aż w zasadzie do wieku XIX. Pigment ten uzyskiwano w sposób syntetyczny, ale dość prosty. Do naczynia wkładano odrobinę chrustu, skrapiano go octem i na to kładziono płytki ołowiane. Następnie naczynie zakrywano szczelnie i odstawiano na około miesiąc. Reakcja chemiczna, która zachodziła w środku, doprowadzała do wytrącenia się na ołowianych płytkach białego osadu, białej
pasty, którą następnie zbierano i używano jako pigmentów nie tylko do robienia farby, ale także na przykład w kosmetykach, jak chociażby w pudrach, którymi kobiety malowały się i w starożytnym Rzymie, i w XVIII-wiecznej Francji. Ta bielołowiowa, jako że pochodzi bezpośrednio z ołowiu, oczywiście nie pozostawała obojętna dla ludzkiego zdrowia, zarówno dla ludzi, którzy produkowali biel ołowiową, jak również ludzi, którzy jej używali w swojej pracy, czy też do makijażu. Trzeci pigment użyty w tym obrazie, w portrecie Lorenza Giustinianiego, to piękny, głęboki granat, już niemal wpadający w czerń, i on został uzyskany w bardzo prosty sposób, mianowicie z azurytu. Jest to minerał powszechnie występujący w bardzo wielu zakątkach świata, więc po prostu tę niebieską skałę rozcierano na drobniusieńki proszek i w ten sposób uzyskiwaliśmy piękny, błękitny kolor. I azuryt właśnie był najpopularniejszym źródłem pigmentu niebieskiego czy też granatowego w zasadzie od połowy wieku XV aż do wieku XVIII. Był najpopularniejszy, ale nie znaczy, że jedyny. Teraz opowiem Wam o drugim źródle pigmentu niebieskiego, też bardzo często używanego w dawnym malarstwie, ale z zupełnie innych powodów niż jego dostępność. To właśnie niedostępność tego pigmentu zdecydowała o jego popularności i użyciu. Ale tutaj najpierw troszeczkę o samym obrazie. Obraz nosi tytuł Mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny. Został namalowany w XVI wieku przez Francesco Bissolo. Przedstawia grupę świętych na tle krajobrazu. W centrum kompozycji widzimy Marię trzymającą na rękach małego, nagiego Chrystusa. Kobieta ubrana jest w ciemnoczerwoną tunikę i jasnobłękitny płaszcz. Na lewo od niej stoi święty Piotr ubrany w tunikę ciemno-niebieską i na którą ma narzucony czerwony płaszcz. Pod pachą trzyma dużą księgę, natomiast w lewej dłoni dwa klucze. Na prawo od Marii są jeszcze namalowane dwie postaci. Tuż obok Marii widzimy świętą Katarzynę w takiej ciemno-różowej sukni. Katarzyna we swoją lewą rękę podaje Chrystusowi i lekko zwraca się w jego stronę. Na prawo od Katarzyny, już przy brzegu obrazu, widzimy jeszcze świętego Jana Chrzciciela ubranego w ciemno-zieloną tunikę. W prawej ręce trzyma rozwinięty zwój zapisany jakimiś literami, ale nie wiemy, co to za pismo. Natomiast w drugiej ręce widzimy fragment trzymanej przez niego laski, zakończonej najprawdopodobniej krzyżem. Tak jak wspomniałam, postaci stoją na tle pejzażu, w którym widzimy dosłownie kilka drzew i dość szeroki pas jasnego, błękitnego nieba. Mamy tutaj więc dwa fragmenty malowane błękitem. Jest to wspomniane niebo i płaszcz Marii. Widać, że płaszcz Marii jest nieco ciemniejszy, niebo jaśniejsze, ale niech nas to nie myli. Obydwa te fragmenty dzieła zostały namalowane przy użyciu dokładnie tego samego pigmentu, a mianowicie ultramaryny. Jeśli przetłumaczyć tę nazwę na język polski z łaciny, oznacza ona zamorski, co zapala nam taką lampkę mówiącą, że mamy do czynienia z pigmentem, który z europejskiego punktu widzenia pochodzi z dalekich stron, pochodzi zza morza. Jedynym miejscem, w którym występuje lapis lazuli, z którego ucierano ultramarynę, są góry na terenie dzisiejszego Afganistanu. To stamtąd przepływały statki do Wenecji i między innymi z ładunkiem tego półszlachetnego, pięknego, błękitnego kamienia. Lapis lazuli trzeba było bardzo dokładnie rozetrzeć na drobniusieńki proszek, ale trzeba było przy tym bardzo uważać, ponieważ jak wiadomo, podczas tarcia wydziela się ciepło. Jeżeli za bardzo tarliśmy, za bardzo rozgrzaliśmy nasze lapis lazuli, traciło ono kolor z błękitu, przechodziło w szarość, więc bardzo ostrożnie trzeba było z nim postępować. Trzeba go było przywieźć z daleka, no a to oczywiście ma bezpośrednie przełożenie na
cenę. Stąd też lapis lazuli, ultramaryna była najdroższym pigmentem dostępnym wówczas na rynku. Jej cena była w zasadzie równa cenie złota. Ultramaryna jest też bardzo dobrym przykładem na to, że w zależności od tego, z jakim spoiwem zmieszamy pigment, możemy otrzymać zupełnie różne kolory. Jeżeli do ultramaryny dodamy jajka kurzego, czy też białka kurzego, żeby stworzyć temperę, uzyskamy taki jasny błękit, jak to widzimy na obrazie Francesca Bisolo. Natomiast jeżeli dodamy do ultramaryny oleju, żeby stworzyć farbę olejną, ona nam ściemnieje, tworząc już taki głęboki, ciemny błękit, a w zasadzie granat. No więc mamy już ze sobą trzy kolory. Mamy biel, czerń, mamy też niebieskości. Czas na żółcień i czerwień. Opowiem Wam o nich na przykładzie obrazu Mars i Wenus Giovanniego Battisty Pitoniego, obrazu namalowanego w XVIII wieku. Tak jak wskazuje na to tytuł dzieła, obraz przedstawia parę mitologicznych kochanków: Marsa, boga wojny, i Wenus, boginię piękna i miłości. Kochankowie siedzą w kłębistych, biało-szarych chmurach. Mars siedzi nieco niżej, w bardzo swobodnej pozie, zwrócony profilem do widza. Swoje ciało odkręca tak, aby móc spojrzeć do góry, w bardzo niedyskretne miejsce, ponieważ patrzy się na pośladek swojej ukochanej. Wenus siedzi nieco wyżej od niego, również zwrócona profilem do widza. Odkręca swoje ciało dość mocno, aby móc spojrzeć w dół na Marsa. Bogini jest naga, siedzi na takiej żółtej, dość długiej draperii, która leży bezpośrednio na chmurze, ale też przysłania nieco pośladek Wenus i jakby jest podwiewana przez wiatr, gdzieś tam za nią się jeszcze wije. Kochankom towarzyszą dwa amorki, jeden z nich siedzi u stóp Marsa, natomiast drugi z amorków ma ze sobą kołczan, z którego strzałę wyciąga bogini Wenus. Teraz skupimy się nieco na skórze samej bogini, a także na tej żółtej draperii, która jest namalowana dookoła niej. I zaczniemy może od skóry. Ta skóra ma odcień taki bladoróżowy z białymi, jeszcze z dodatkiem bieli. I ten efekt artysta uzyskał, używając tak naprawdę trzech różnych rodzajów czerwieni, uzyskanej z trzech różnych pigmentów. Pierwsza czerwień to czerwień organiczna, druga czerwień to tak zwany wermilion, natomiast trzecia to są takie czerwone tlenki żelaza. Czerwień organiczna, cóż to takiego? Czerwień organiczna to po prostu czerwień uzyskiwana ze zwierząt bądź z roślin. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to tutaj takim najlepszym przykładem jest czerwiec polski. To jest taki niewielki, w zasadzie mikroskopijnej wielkości robaczek, który mieszkał sobie na korzeniach różnych roślin. Polska do w zasadzie XVI wieku była potęgą, jeżeli chodzi o produkcję tego czerwca polskiego i jego eksport właśnie do celów czy to farbiarskich, farbowania tkanin, czy też do tworzenia pigmentów dla artystów. Natomiast po odkryciu Ameryki i już ustabilizowaniu się drogi morskiej zaczęto do produkcji tej czerwieni wykorzystywać owady nazywane koszenilą, które mieszkały w zasadzie żerowały na kaktusach. Może tak troszeczkę, żeby Wam uzmysłowić, ile trzeba było takich owadów do wyprodukowania sensownej ilości czerwonej koszenili, no to na pół kilograma koszenili potrzeba było około 70 tysięcy tych małych owadów. Ale taka ciekawostka, w zasadzie koszenila jest po dzień dzisiejszy wykorzystywana głównie w przemyśle spożywczym. Bardzo wiele produktów spożywczych jest nią po prostu barwionych, a symbol to E120.
Wspomniałam Wam także o tym, że pigmenty pigmenty organiczne, czerwone to także pigmenty roślinne i jako przykład mogę Wam tutaj podać kraplak, czyli pigment uzyskiwany z korzenia marzanny barwierskiej. Kolejna metoda uzyskiwania czerwieni to już pigment pochodzenia mineralnego. Mam tutaj na myśli wermilion, który był pozyskiwany po prostu z utartego cynobru, minerału też dość powszechnie występującego. Ale co ciekawe, można było wermilion uzyskać także w procesie reakcji chemicznej, czyli po prostu syntetycznie i robiono to już od VIII wieku naszej ery. Wystarczyło podziałać roztopioną siarką na rtęć, aby uzyskać piękną czerwień wermilionu. Co ciekawe, tutaj też można było się troszeczkę pobawić i uzyskiwać różne odcienie, bardzo wiele tak naprawdę odcieni tego pigmentu. Z kolei czerwienie żelazowe to pigmenty, którym barwę nadaje tlenek żelaza. To tak naprawdę bardzo rozległa, bogata rodzina pigmentów pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Naturalne czerwienie żelazowe to przede wszystkim glinki występujące w przyrodzie. Natomiast te syntetyczne uzyskuje się jako efekt uboczny produkcji kwasu siarkowego. Ta metoda, mimo że znana od dawna, rozpowszechniła się dopiero w wieku XIX i to od wieku XIX czerwone tlenki żelaziste jako pigmenty były powszechnie dostępne w sklepach i co ciekawe i myślę, że warte wspomnienia w kontekście dzieła, sprzedawane były pod nazwą czerwieni Marsa. Zwróćmy teraz naszą uwagę na żółtą draperię, która wije się wokół Wenus. Głęboka, nasycona żółcień to efekt użycia czterech pigmentów. Po pierwsze żółcień cynowo-ołowiowa, po drugie żółcień neapolitańska, po trzecie żółte ochry, no i jeszcze na deser trochę bieli ołowiowej. Żółcień uzyskiwana z ochry to żółcień, którą można w zasadzie spotkać wszędzie na świecie. Ochry to po prostu kolorowy nalot, żółty, pomarańczowy, czerwony czy nawet osiągający odcienie brązu, powstający w wyniku wietrzenia skał. Więc tak jak mówię, powszechnie występujący absolutnie wszędzie. Poza tym, tak jak wspomniałam, mamy jeszcze tutaj żółcień cynowo-ołowiową. To żółcień uzyskiwania w sposób syntetyczny, mianowicie podgrzewamy tlenek ołowiu z tlenkiem cyny w temperaturze około 650-800 stopni Celsjusza i uzyskujemy pigment. Pigment, który był w powszechnym użyciu przez artystów aż po wiek XVIII i co ciekawe w tym wieku XVIII zupełnie nagle znika z palet malarskich, nie wiedzieć czemu przestaje być używany, staje się wręcz pigmentem zapomnianym, który zostanie ponownie zidentyfikowany dopiero w połowie wieku XX. Natomiast co wyparło żółcień cynowo-ołowiową? Pigment ten został wyparty przez żółcień neapolitańską, także użytą w tym obrazie. Żółcień neapolitańska to także pigment syntetyczny, uzyskiwany w efekcie prażenia ołowiu z saletrą, solą kuchenną i antymonem. Wszystko razem wymieszane dawało nam jasny, piękny, żółty kolor. Co ciekawe, pigmenty też posiadający swoje wady. Mianowicie był to pigment, który był bardzo wrażliwy na działanie czynników zewnętrznych. Wilgotne powietrze, czy też powietrze zanieczyszczone potrafiły spowodować ciemnienie żółcieni neapolitańskiej. To był też pigment bardzo wrażliwy na kontakt z jakimkolwiek metalem. Wręcz zalecano, aby przy pracy z tym pigmentem nie używać żadnych metalowych szpachelek, tylko wykorzystywać te robione z kości czy też rogów zwierzęcych. Zatem jak widzicie, sposobów na uzyskanie pigmentów jest niemal tyle co kolorów w
farb. Od tego, jakiego pigmentu użyjemy, zależała też oczywiście cena obrazu. Bardzo często w kontraktach, jakie artyści zawierali na malowanie dzieła, ściśle była określona ilość pigmentów, jakie zostaną użyte, konkretne nazwy pigmentów, które będą użyte do namalowania dzieła. Czasami nawet zdarzało się, że to zamawiający obraz dostarczał artyście pigmenty do namalowania obrazu. Jednak cieszy mnie niezmiernie, że dzisiaj, kiedy patrzymy na dzieła, czy to w domach, czy to w muzeach, nie myślimy o cenach, o monetach, o wartości materialnej. Zachwycamy się po prostu estetycznym pięknem emanującym z dzieł powstałych przed wiekami. Eksperymenty sztuki. Wypróbuj w praktyce. Barwniki naturalne można wykorzystać, robiąc tak naprawdę masę rzeczy samodzielnie. Samodzielnie ukręcając sobie farby, czy też samodzielnie barwiąc tkaniny. W tej chwili rośliny barwierskie to w ogóle taki nowy hit, w który można się zagłębić i naprawdę świetnie bawić. Ale zanim weźmiecie się za te grubsze roboty, spróbujcie użyć barwników naturalnych w najprostszy możliwy sposób. Czyli w stanie, że tak powiem, sauté. Wyciskając soki i używając ich dokładnie tak jak farb wodnych, czyli w sposób zbliżony do akwareli. Sięgnijmy tak naprawdę do lodówki, do najbliższego sklepu warzywnego. Pamiętajmy tylko, że nie wszystkie kolory osiągniemy oczywiście w ten sposób, ale zabawa tak czy inaczej jest przednia. Niektóre kolory nas oczywiście nie zaskoczą. Wiadomo, że burak odda nam po prostu swój kolor, czyli będzie to kolor buraczkowy, niewiele musimy tu kombinować, ale inne owoce i warzywa mogą często nam niezbyt przyjemne niespodzianki przynieść, a mianowicie chcąc na przykład osiągnąć kolor czarny, moglibyśmy się zastanawiać, czy nie wziąć i nie wykorzystać aronii. No niestety nie. Aronia, mimo że z zewnątrz skórka pięknie czarna, da nam taki efekt pomiędzy brązem a fioletem po wyciśnięciu. Takie samo zaskoczenie może się trafić w przypadku granatowych bądź co bądź winogron, których sok da nam bladoróżowy kolor, także nie warto właściwie się nim bawić. Ale pozostaje wciąż cała masa produktów spożywczych, które zapewnią nam całkiem fajną gamę kolorystyczną. A mianowicie, zaczynając od najjaśniejszych, możemy wycisnąć korzeń kurkumy lub po prostu rozrobić przyprawę suszoną w wodzie, uzyskując naprawdę ładny odcień takiej ciepłej żółci. Jagody. Kolejny dziwny produkt, który wydawałoby się da nam kolor granatowy. Otóż nic z tego, to jest kolor taki brązowo-fioletowawo-bordowy, tak naprawdę najbardziej zbliżony do gamy brązów, do takich naturalnych bardzo barwników. Zawsze piękny kolor z buraka, czyli taka buraczkowo-malinowa czerwień. Ten piękny, ni to fiolet, ni to cyklamen, to po prostu wyciśnięta czerwona kapusta. Czerwona kapusta jest o tyle fajna, że po rozcieńczeniu daje takie kolory zbliżone do niebieskawości, poza tym ona się fajnie utlenia w czasie i daje rzeczywiście efekt niebieskawy. Jeśli chodzi o zielenie, to ta dosyć naturalnie wyglądająca trawiasta zieleń to po prostu szpinak, a ten chłodny odcień to nieco bardziej egzotyczna spirulina. Taki dodatek do potraw, dosyć chętnie teraz dodawany ze względu na swoje możliwości zdrowotne. Stworzyliśmy paletę barw i z nią możemy tak naprawdę stworzyć całkiem fajne dzieła. Pamiętajmy o paru rzeczach. Po pierwsze, nasze prace nie będą mega trwałe. Barwniki pochodzące z owoców i z warzyw, używane w ten sposób, po prostu nanoszone bezpośrednio na papier, będą się dosyć łatwo utleniały. Niektóre nawet bardziej od innych. Nie polecam na przykład dyni i marchewki, które znikają w mgnieniu oka z papieru. Po drugie, używajmy ich tak jak normalnych, klasycznych farb wodnych, czyli płuczemy pędzle, używamy pędzli, które są możliwie miękkie i wchłoną w siebie dużo barwnika. Stosujemy pędzle w zależności od tego, od jaką płaszczyznę chcemy pokryć, czyli większe do większej płaszczyzny i malutkie do drobnych linii. Poza tym ograniczona jest tylko fantazja. Można zastosować w przypadku barwników naturalnych takie same metody, jakie stosujemy zazwyczaj przy farbach akwarelowych, czyli na przykład technikę mokro na mokrym, polegającą na tym,
że pokrywamy wodą kartkę i dosyć szybko nanosimy kolory, które nas w tym miejscu interesują. One się będą rozpływały w wodzie i możemy je w dosyć łatwy sposób rozprowadzić, zapewniając taki fajny, tęczowy efekt. Jeśli chcemy osiągnąć naprawdę cienką linię, starajmy się malować czubkiem cienkiego pędzelka. Nie nabierajmy też wtedy za wiele farby. Nadmiar możemy sobie osączyć na przykład o brzeg naczynia, z którego bierzemy wodę. Wybierając papier, postarajmy się, żeby to był papier nieco grubszy, taki jak do akwareli, ponieważ zwykła cienka kartka papieru do ksero czy też zeszytowego nie wytrzyma tej ilości wilgoci, która jest zawarta w farbie. Także grubszy papier akwarelowy lub od biedy może techniczny jeszcze się przyda. I proszę, krótka wyprawa do warzywniaka, pędzel, kartka i nasze naturalne, wykonane naturalnymi składnikami dzieło gotowe. Eksperymenty sztuki. Pomysł serii Milena Bajer, Anna Knapek, Karolina Kudłacik. Koordynacja Katarzyna Drzewiecka. Oprawa graficzna Edyta Bystroń. Montaż Michał Dzierżak. Tłumacz PJM Tomasz Smakowski. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wawerskie Centrum Kultury.